No i słuchajcie, trzy okna ogarnięte, duże okno ogarnięte, balkonowe. I zostało to najgorsze, ale to na jutro. Albo pojutrze, muszę znaleźć motywację. Ale patrzcie, co przyszło. Laptopik. W międzyczasie jeszcze nie otwierałam. Zaraz zobaczymy, co to za sprzęt, ale to obadamy w następnym filmie. Także pozdrawiam. Pa! Siemano, siemano, witam wszystkich. Mamy dzisiaj wtorek. W porządku, słuchajcie, ciąg dalszy. Biorę się za kolejne okno. Także działamy. Raz, dwa, trzy i okienko będzie umyte. Mam nadzieję. Jak już to zrobię, to już, słuchajcie, wszystko będę miała w głowie. Szpateczkę, bo trzeba przyjechać, słuchajcie, żeby nie zostawało sobie. Okej. Ram nie czyszczę na razie, później, bo to osobno, słuchajcie. A, dzięki wczoraj za live'ika. Kurde, znowu włączyłam te... O. Te wibracje, to mi niepotrzebne, bo to hałas na live'i tylko. Wystarczy, żeby rozprowadzić koncentrat. Nawet nie są aż takie brudne. No trochę wiadomo, nie? Ale tragedii chyba nie ma. Okej, słuchajcie. To jedziemy teraz dalej. Na razie jeszcze, słuchajcie, nic nie oglądałam. Wczoraj coś tam wieczorem obejrzałam sobie Hate Park z Kubą, ale też nie do końca. Z Kubą Wojewódzki. Wiem, że chyba Papa Smurfik dzisiaj ma mieć live'a. A, i Staszowi chyba szczenę kupili. Nie kupili, tylko będzie miał szczenę za ponad 2000, nową szczękę. Bardzo dobrze. No i git, elegancko. No, okienko czyste. Jedziemy dalej. Trochę koncentratu wlałam przed chwilą. Mm.
elegancko, słuchajcie, okienko umyte. Dobra, muszę teraz, poczekajcie. Normalnie świat widać i parapecik przy okazji. Muszę pamiętać, że mam te grzejniki zakręcać, bo tu było odkręcone, wszędzie są odkręcone. Żeby wiecie, bo jak się otwiera okna, i są grzejniki włączone, to może naliczyć nie wiadomo ile, nie? Hajsu i przyjdzie rachunek. Na kurde, nie wiadomo ile. A czasami się zapominam, kurde, balkon otworzę. Tam jest ten, dobra. Teraz mogę otworzyć na dwójeczkę. No i gitarka, jedno okienko zrobione. Idziemy na drugie. Teraz będę. No i słuchajcie, jestem jeszcze raz. Lecimy z drugim okienkiem. Boże, nawet dzisiaj włosów nie wyprostowałam. Wyglądam okropnie. No ale do roboty to nie trzeba, nie? Dobra, jedziemy z tym koksem. Dalej. Kurde, muszę się tu poprawić. Grzejnik. Skręciłam. Ale przeciąg jest chyba, nie, no musi iść tam zamknąć okno. Bo otworzyłam, ale tylko nie chcę, żeby mnie objało, bo ja to zaraz łapię szybko. Albo tu sobie zamknę drzwi. O, będzie lepiej. Dobra, jedziemy dalej. Ale syf, kurczę, już też trzeba będzie do prania wziąć. Ale już teraz dokończę te dwa okna. Bo już trochę usyfiona jest ta ścianka. Teraz
teraz się ładnie rozprowadziło. Piano. O Jezu, gubię się. Kurczę, wiecie kto był? Listonosz. I co przywiózł? Laptopa. Jak skończę, to pójdę zobaczyć, co to za laptopik. Aha, bo to chlapiec z tego też mówię, że nie ma. Kurde, wiecie co? Laptop przyjechał. Normalnie niemożliwe. Dobra. Za chwilkę pójdziemy na kolejne okno, a ja sobie tutaj parapecik pozmywam. No i słuchajcie, jesteśmy w kuchni, ostatnie okienko i zostanie mi jeszcze to najgorsze, ale dzisiaj go nie myję, bo mi się nie chce. Nie ma motywacji w ogóle do umycia tego okna. Więc myjemy to w kuchni raz, dwa. Laptopik przyjechał, więc może następny live'ik będzie już z laptopa, słuchajcie. No nie, jestem w szoku. Dobrze, że usłyszałam, bo koleś pukał do drzwi. A ja tu myję okna, zamiast zadzwonić. Przed chwilą listonosz dzwonił też, następny jakiś. Normalnie masakra. Ja to w ogóle muszę obadać, co ja. Pianka, pianka, aktywna pianka, słuchajcie. Okej. Kurde, ale tu to, tam to ramy, okej. Ale tu, no tak, bo my palimy tutaj od fajek, jakie żółte. Masakra, bym musiała jeszcze ramy wyczyścić. Mega. Takie generalne z ramami na zewnątrz, to ja sobie na wiosnę, bo teraz mi się nie chce. Chociaż nie ma aż takiej tragedii tam, widziałam. Ale tu muszę trochę przejechać, bo ja pierdzielę, to żółte normalnie, aż od papierosów.
tu jest. Rozczyścimy się. Okej. Okay. Od razu inaczej przyjedzie. Okienka, słuchajcie. O, nie wiem, po co ja to... Aha, bo to będzie do parapetu. Ojeju, przekręciło mnie się. Muszę w odwrotną stronę, tylko za małe okienko jest. Ta firana mnie denerwuje, jest brzydka i żółta, ale niedawno była prana. Jeszcze w firanę trzeba jakieś porządne, fajne zainwestować, bo powieszona na tej rurce u góry zamiast na jakimś tym na karniszu. Dobra, może być, słuchajcie. Może być. Okienka trzymam zrobione. Zaciągamy tą śmieszną firankę, która mi się nie podoba. Wyczyścimy parapecik. I ramy trochę. Kurwa, te ramy to jakie żółte. Okropnie. Ale schodzi to żółte od fajek. Dobrze, że lodówka, słuchajcie, jest. Srebrna. To na lodówce tak tego nie widać, bo by była też cała żółta. Dobra, zrobimy sobie przerwę, bo już za długi film. Zresztą